W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się wyjątkowy koncert kolęd i pastorałek, podczas którego swoje zdolności artystyczne i wokalne zaprezentowali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zupełnie spontaniczna akcja narodziła się w mojej głowie i tak się po prostu to wszystko rozniosło. Okazało się, że jest bardzo wiele osób chętnych do tego, żeby wystąpić i pomóc. W przygotowanie oraz występ podczas koncertu zaangażowało się ponad 40 osób. No ja lubię śpiewać, uwielbiam. No jak to? Przecież integrujemy się, tak? Jest cały departament, jest dosyć liczny, no to licznie trzeba go pokazać na scenie. Przynajmniej przy takiej okazji. Jest nasz dyrygent i autor w ogóle całej koncepcji, pomysłu naszego występu. Odkąd pracuję w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zauważyłam, krążąc po korytarzach DPR-u, że jest bardzo dużo osób śpiewających. I poszłam do pana dyrektora i zaproponowałam, że ja się podejmę, będę dyrygować, ja ten chór poprowadzę, natomiast no, chciałabym, żeby te osoby się tu zgłosiły. I tak się też stało, jest nas teraz około 10 osób w zespole i zapowiadamy, że nie jest to jednorazowe przedsięwzięcie, także mamy zamiar kontynuować. To jest cudowna integracja zespołu, po tym się naprawdę łatwiej pracuje, także same plusy. Jak wszyscy zgodnie potwierdzają, do występu nikogo nie trzeba było długo namawiać. Wystarczyło słowo. Ja nigdy nie odmawiam, jeśli chodzi o takie sprawy. Lubię to robić zresztą od dziecka. Dzisiaj wykonam właściwie kilka utworów. Sam wykonam jeden utwór Sewryna Krajewskiego i Andrzeja Piasecznego, Cichej, spokojnej nocy. Natomiast wspólnie z panem marszałkiem Adamem Jarubasem wykonamy znaną i lubianą pastorałkę Jest taki dzień. Jest taki dzień. Jeden raz do roku, dzień, zwykły dzień, który liczy się o zmroku. Artyści dwoili się i troili, aby zaprezentować się jak najlepiej. Myślę, że nasza publiczność będzie miała nareszcie okazję zobaczyć nas w takim może mniej surowym nastroju, bo mamy też i stroje dzisiaj inne i nasze zachowanie też jest bardziej luźne. Wypada wśród nocy ogień z obłoku, to mają pasterze w takim migoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie wieje, skąd ta luna. Oprócz dobrej zabawy akcji przyświecał przede wszystkim szczytny cel. Chcemy przede wszystkim wspomóc Franusia Kołodzieja. To jest taki mały chłopiec, którego rodzice pochodzą z gminy Solec-Zdrój. Franuś jest bardzo chorym chłopcem. Urodził się z wieloma wadami wrodzonymi, ale mamy nadzieję, że zakrętki, jakie dzisiaj dla niego zbierzemy, chociaż w niewielkim stopniu wywołają uśmiech na tej małej, dwuletniej buzi. Bilety wstępu na koncert zamieniono na plastikowe nakrętki, dzięki którym uzyskane środki finansowe będą przekazane na dalsze leczenie Franusia. Okazało się, że zakrętki są przywożone już od środy do urzędu. Mamy w samym urzędzie 15 worków, dużych worków nakrętek i tutaj też widzę, że akcja rozwija się niesamowicie. Bardzo dużo też różnego rodzaju książek, artykułów szkolnych. Jest wielkie wsparcie z całego województwa. Zebrane książki i artykuły szkolne zostaną przekazane podopiecznym świetlic środowiskowych. Bardzo szczytny cel. No, widzimy na co dzień, jak w mediach pojawiają się kolejne doniesienia o kolejnych osobach, które cierpią, borykają się z różnymi problemami. Jeżeli możemy pomóc choćby jednej z tych osób, to dla nas jest to bardzo duża wartość. Jak zapewniają organizatorzy, to pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia akcja charytatywna pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Szykujemy następną imprezę, bo takie talenty się nie mogą marnować.